drodzy Państwo, dzisiaj temat związany z holistycznym podejściem do człowieka w kontekście rehabilitacji. Dr Marian Romanowski jest specjalistą w tej dziedzinie. Mieliście Państwo okazję już się z nim raz spotkać. Mam nadzieję, że to będą cykliczne spotkania. Cieszę się bardzo, że jest tam wśród nas. Mam nadzieję, że Państwo również cieszycie się. Zapraszam. Kto z Państwa lubi muzykę, niech podniesie rękę do góry. A można podnieść nawet dwie ręce, wtedy dwa barki będą ćwiczyły. Dla tych, którzy nie lubią muzyki, też mam ćwiczenie, też proszę podnieść rękę do góry. Nie ma ćwiczących. W związku z tym chciałbym zacząć wykład od pewnej piosenki, ale nie w moim wykonaniu. Puszczę Państwu coś zaraz na ekranie. Medycyna pomaga człowiekowi, ale to człowiek decyduje, czy z nim skorzysta i w jaki sposób. Jeżeli nie będzie w nas woli walki, to choćby się lekarze dwoili i troili, nie wyleczymy się. To my decydujemy, nasze ciało, nasza głowa, nasza psychika, jeżeli to wspólnie zagra, wtedy nie ma przeszkód. To wtedy się podnosimy za każdym razem, gdy upadamy, tak jak było w teledysku. A jeśli sami nie możemy tego zrobić, to znajdzie się zawsze ktoś, kto nam pomoże się podnieść. Jak Państwo sądzicie, czego najbardziej się obawiamy, jeśli chodzi o utratę naszych możliwości, naszej funkcji? Słucham, proszę bardzo. Samodzielności Pani mówi? Proszę Państwa, oczywiście moja osoba sugeruje odpowiedź. I to był właśnie chwyt dzisiejszego wykładu. W pierwszej kolejności boimy się utraty wzroku. Jest to najbardziej dla nas dotkliwa utrata. To jest nasz podstawowy zmysł, dzięki któremu funkcjonujemy w otaczającym nas świecie. Osoby, które urodziły się niewidzące, nie mają poczucia utraty ewentualnego wzroku, natomiast te wszystkie, które widziały, czyli większość z nas, jeśli miały utracić wzrok, do tego obawiają się najbardziej. I tak ta ankieta pozbierana spośród pacjentów pokazała, że na drugim miejscu jest właśnie możliwość swobodnego przemieszczania się. Robimy, proszę Państwa, wszystko, żeby nie utknąć w łóżku. Jesteśmy gotowi na każdy wysiłek, żeby nie zostać osobą nie mogącą się przemieszczać. Dlatego wymyślono różne pomoce, które mają nam pomóc w przypadku, gdy mamy niepełnosprawności w poruszaniu.
uwagę, że dążenie w każdym z nas jest do zaspokajania tej potrzeby społecznej. Chcemy się kontaktować, żyć z innymi ludźmi. Państwa obecność tutaj też o tym świadczy. Mogliście zostać w domu, strasznie pada śnieg. Trudno się przedostać. A jednak to, że możecie się tu spotkać w własnym gronie, wśród ludzi, których znacie, z którymi możecie porozmawiać, wymienić się z ostatnimi wrażeniami, spowodowało, że mobilizacja była. Pada, nie pada, idę. Ja Państwu oczywiście też bardzo dziękuję, że przyszliście posłuchać tego, co mam do powiedzenia w kwestii rehabilitacji, bo jak zaczęliście już na pewno dostrzegać, jest to bardzo szeroka dziedzina. Nie jest to tylko ćwiczenie i przede wszystkim proszę nie kojarzyć rehabilitacji z zabiegami fizykoterapeutycznymi. Na jakie funkcje organizmu, proszę Państwa, wpływa ruch? Bo tak mówimy, że ten ruch może wyleczyć wszystko, prawie wszystko, czyli na mobilność. Jeżeli będziemy regularnie korzystać z rekreacji ruchowej, to tak ładnie nazywamy, czyli broń Boże ze sportów wyczynowych, tylko rekreacji ruchowej. I czy to będzie maszerowanie, czy będzie to jazda na rowerze, stacjonarny, prawdziwy na rowerze, czy będzie to odwiedzanie się nawzajem, ale koniecznie z wyjściem z domu, a nie przez Skype'a. Czy, proszę Państwa, będą to bardziej zaawansowane formy ruchu, jak na przykład ćwiczenia grupowe gdzieś w jakimś klubie sportowym, gdzie ktoś prowadzi te ćwiczenia i pokazuje, co należy zrobić, to podtrzymujemy funkcję naszego narządu, naszego ciała, narządu ruchu, dzięki czemu możemy sprawnie się przemieszczać. Jeżeli nie będziemy się ruszać, to pamiętajcie Państwo o takiej kardynalnej zasadzie dotyczącej naszego ciała. Ja ją powtarzam wielokrotnie moim pacjentom, część się śmieje, część nie. Narząd nieużywany zanika. Część się śmieje. Zdrowe skojarzenia. Ja to rozszerzam, proszę Państwa. Nawet język obcy jako narząd zanika, jeśli jest nieużywany. Język. Proszę Państwa, jeśli czegoś nie ćwiczymy, tracimy funkcję. Kiedyś ktoś mówił mi, było mnie przekonać, że z tego powodu, że pracował chodząc, nabawił się żylaków. Medycyna już zna powody powstawania żylaków kończyn dolnych. Osoby głównie stojące i siedzące w pracy mają szansę na żylaki kończyn dolnych. Natomiast te, które chodzą, nie mają takiej szansy. Dlaczego? Bo przy każdym kroku nasze mięśnie pompują krew wyżej. Układ żylny pracuje prawidłowo, bo nie jest przeciążany. Jeżeli siedzimy długo, to zagięte naczynie w miednicy małej, zastoje żylne, które powstają na obwodzie, przeciążają zastawki żylne i w związku z tym zaczynają tworzyć się żylaki. Nawet są takie pomysły, żeby pod biurkami ludziom montować pedały.